Cześć! Trochę czasu już minęło do naszego ostatniego spotkania, dlatego czas wrócić do tego, co nas naprawdę interesuje. Na warsztatach, kiedy pokazuję Wam różne narzędzia, z którymi pracuję, czyli różnego rodzaju dłuta, pada takie pytanie. A czy jest jeszcze jakieś cieńsze dłuto? Dlaczego o to pytacie? Dlatego, że nasze pierwsze myślenie o tworzeniu jakiejś grafiki w naszej wyobraźni odwołuje się do tego, jak zazwyczaj tworzymy. A zazwyczaj tworzymy najpierw biorąc jakiś ołówek albo długopis i coś tam sobie kreklamy. I to jest cienka kreska. I w taki sposób wygląda nasze pierwsze podejście i proces twórczy w linorycie. Dlatego myślimy, że jak sobie weźmiemy jakieś cieńsze dłutko, to wyjdzie nam to dużo bardziej w taki sposób, jakbyśmy to chcieli, jakbyśmy to widzieli w naszej głowie. No ale tutaj niespodzianka. To nie do końca tak działa. Linoryt to jest przede wszystkim gruba kreska. Od tego zaczynamy. Na pewno. Idzie moja mała artystka. Dzień dobry, artystko! Czemu nagrywam? Nagrywam filmik. Cześć! Cześć! A ty gdzie jesteś? Tu. Idziesz na dwór? Nie. A co będziesz teraz robić? Z tobą nagrywać. Ze mną nagrywać. Okej, dobrze. Teraz mnie włącz tu. Nie da się tak. Teraz ja jestem na wizji. I mówię właśnie o tym dłutku. Czy warto je sobie kupić, czy nie? Ja tak myślałam, że kiedy sobie kupię takie mikrodłutko, to będę robić wspaniałe grafiki. Będę po prostu jeździć tym dłutkiem. Tak jakbym to robiła długopisem, czy też ołówkiem. Ale to tak nie jest. To tak wcale nie wygląda. Trzeba się do nowego narzędzia przyzwyczaić. Trzeba się wprawić. Co to masz? To jest mikrofon. Fajny? A to? A to jest kamera. Nagrywam teraz filmik. I w końcu poprosiłam, w końcu sobie zażyczyłam takie dłutko na urodziny, któreś tam. Wybierałam długo i przyszło. I to jest dłutko marki Kirschen z takimi czereśniami w logo i jest ono bardzo fajne, aczkolwiek nie było to takie proste, żeby... Na zakiętkę. Dziękuję. Nie było to takie proste, żeby od razu tworzyć tym grafiki. Musiałam się dopiero przyzwyczaić do tego, bo zobaczcie, każde dłuto jest zupełnie inne. Każde dłuto ma inny kąt nachylenia. Każde dłuto wybiera inną ilość linoleum. Dlatego musimy wiedzieć, z jakim naciskiem to robić i w jakim kącie. Po to, żeby zbyt dużo nie wybrać, bo w momencie, kiedy zbyt głęboko wchodzimy w linoleum, to tworzą się takie brzydkie wiórki. Więc to musi być taka idealna głębokość. Ale też musimy pamiętać, że w przypadku rycia takim cieniutkim dłutkiem jest zawsze ryzyko przy odbijaniu, że to nam się zaleje farbą i nie będzie widać, nie będzie tego efektu, o który nam chodzi. Dlatego miejcie to na uwadze. Proponuję najpierw się wprawić swoimi własnymi dłutkami. Pamiętajcie, że mniej to więcej. Trzymajcie swój warsztacik w minimalnym stanie. A potem, jeżeli stwierdzicie, że kurczę, no fajnie by było wejść na wyższy poziom, proszę mi zostawić kamerę. To wtedy możecie sobie zakupić takie dłutko. I takie dłutko kosztuje około 130 zł, ale to było chyba ze 2 lata temu, więc niewykluczone, że teraz więcej. No to tyle. Pa!